Jod reaguje z magnezem, tworząc jodek magnezu. Następnie powstały jodek magnezu reaguje z tlenem z powietrza, tworząc tlenek magnezu i jod. Reakcja jest silnie egzotermiczna. Uwolniona w postaci ciepła energia powoduje sublimację części jodu. Obserwujemy fioletowe pary jodu, które następnie resublimują, tworząc fioletowy dym. W stanie suchym substraty nie reagowały ze sobą. Dopiero po dodaniu wody zaszła reakcja chemiczna. Woda pełni więc rolę katalizatora w obserwowanej przemianie.